Dobry wieczór. Zastanówmy się, co to jest to ciśnienie, o którym mówimy od dłuższego czasu i jakie można opisać. No, poświęciliśmy niejedną lekcję na to, żeby wytłumaczyć sobie, w jaki sposób atomy i cząsteczki w przypadku powietrza mamy do czynienia z cząsteczkami głównie tlenu, azotu, dwutlenku węgla. Jak cząsteczki tego gazu, bo powietrze jest gazem, w jaki sposób ich ciągły ruch i odbijanie się od ścian zbiornika powoduje zjawisko ciśnienia. To znaczy, że powoduje, że może wrócę na poprzedni slajd, powoduje, że kiedy próbujemy zgnieść butelkę, to akurat butelka jest szklana, ale w klasie eksperymentowaliśmy z butelką plastikową. Jeśli próbujemy zgnieść tę butelkę, to ona nie pozwala. Coś, czego nie widać w środku tej butelki, bo butelka jest z przezroczystego plastiku i w środku wydaje się, że nic nie ma, jednak zgnieść tego nie możemy. No to są właśnie ten gaz, który jest w środku, te cząsteczki gazu, które poruszają się bardzo szybko, odbijają się od ścianek. O tym, że takie odbicie powoduje jakby popchnięcie ścianki w przeciwną stronę, też eksperymentowaliśmy, rzucając piłkami tenisowymi w deseczkę, w sklejkę. No więc teraz pora przejść od takiej zrozumienia ciśnienia w języku cząsteczek gazu do opisu go, jego opisu po prostu w języku tego, co w fizyce nazywamy ciśnieniem. No, dlatego, że tych cząsteczek gazu jest strasznie, strasznie dużo. Pamiętacie, w takiej 1,5-litrowej butelce po wodzie mineralnej to będzie ich około 4 razy 10 do 22 potęgi, czyli 4 razy 1 z 22 zerami. Niewyobrażalnie duża liczba. No i trudno jest rozważać zachowanie tego gazu, patrząc na to, co się dzieje z tymi cząsteczkami. No, całe szczęście można wprowadzić pojęcie ciśnienia. No i teraz co to jest ciśnienie? No, trzeba sobie wyobrazić najpierw zbiornik z gazem. To jest zbiornik z gazem, coś takiego jak butelka, tylko tyle, że ten zbiornik ma tutaj ruchomy tłok. No, to jest tłok. No i powiedzmy, że ja mogę sobie ruszać tym tłokiem, a nie, to jeszcze muszę troszeczkę to poprawić. Teraz będę mógł ruszać tym tłokiem. Poczekajcie, niech się ten obraz pojawi znowu. To trochę musi potrwać. Ściągany jest z powrotem serwera. Już. Super. No i teraz tu mamy ten tłok. I tym tłokiem można poruszać do góry i do dołu. Oczywiście jak poruszamy do góry, to cząsteczki gazu, które są pod tłokiem, wypełniają tę wolną przestrzeń. Ja nie potrafię tego tak pokazać, żeby one się też ruszały razem z tłokiem. Więc to jest troszeczkę uproszczony obrazek. No ale w każdym razie sytuacja jest taka, że jeżeli, żeby utrzymać ten gaz w zbiorniku, musimy działać w dół siłą, której wartość wynosi F. Wartość. Siła jest wektorem, więc ma kierunek i wartość. Kierunek jest w dół, prostopadle do tłoka, to jest ważne, do powierzchni tłoka. Siłą, która ma wartość F, a pole powierzchni tłoka równa się S, no to ciśnienie to jest stosunek F do S. Taką wartość siły działającej prostopadle do powierzchni tłoka nazywa się parcie. Więc tu ciśnienie to jest stosunek parcia do pola powierzchni. No i to nie jest pierwsza sytuacja, w której mamy do czynienia z wielkością fizyczną, która jest zdefiniowana jako stosunek, jako iloraz dwóch wielkości. Przypomnijcie sobie gęstość. Gęstość to był stosunek masy i do objętości. No i wprawdzie masa mogła się zmieniać, ale jeśli masa zmniejszyła się albo zwiększyła dwa razy, no to objętość tej substancji też zwiększyła się albo zmniejszyła dwa razy. W związku z tym gęstość, stosunek masy do objętości pozostawał stały. No i tutaj jest też podobnie, no bo jeżeli ten tłok zmniejszymy,
będzie miał mniejszą pole powierzchni, to mniejsze pole powierzchni, to mniej cząstek będzie uderzało w ten tłok. W związku z tym reakcja na te uderzenia tych cząstek będzie odpowiednio słabsza, no i można się spodziewać, że stosunek siły do pola powierzchni pozostanie stały. W układzie SI jednostką siły jest Newton, jednostką powierzchni jest metr kwadratowy, no więc jednostką ciśnienia jest Newton podzielić na metr kwadratowy i ta jednostka ma jeszcze swoją własną nazwę, o czym za chwilę powiemy. Tu powtórzyłem jeszcze raz to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. No i teraz oczywiście możecie się mnie zapytać, no dobrze, ale nie wszystko, co butelka na przykład nie wygląda tak jak zbiornik z tłokiem, tak? Przykładem takiego zbiornika z tłokiem może być strzykawka, ale butelka nie wygląda tak jak strzykawka, nie ma tam w butelce żadnego tłoka, tym niemniej jak zakręcimy butelkę i ściśniemy ją, to widać, że ona się nie daje ścisnąć, więc coś najpierw się poddaje, a potem twardnieje, to coś w środku jakoś wywiera ciśnienie. W związku z tym no coś zapewne trzeba jakoś to jeszcze lepiej zrozumieć. No i można to sobie wyobrazić w ten sposób, że wyobraźcie sobie ten sam zbiornik gazem i w tym każdym punkcie tego zbiornika z gazem możemy umieścić taki maleńki, maleńki sześcianik, którego ściany też jak tłoki podnoszą się do góry i do dołu. No i w każdym z tych sześcianików siedzi sobie sześciu krasnoludków i podpierają te ściany. No i tak każdy swoją. Sześć ścian, sześć krasnoludków. I teraz każdy z tych krasnoludków może mierzyć siłę, z jaką musi podpierać swoją ścianę do góry, albo tutaj do przodu, albo obraca się w drugą stronę. Jest też krasnoludek, który jakby siedzi plecami z tym, plecami w plecy z tym, który podpiera to, ten sześcian do góry i on podpiera ten sześcian do dołu. No więc jeżeli krasnoludek zna tę siłę i wie, jaka jest powierzchnia ściany tego sześcianu, to znowu może podzielić tę siłę przez powierzchnię ściany sześcianu i obliczyć ciśnienie. No i krasnoludki szybko się zorientowały, że tak naprawdę z każdej strony to ciśnienie jest takie samo, dlatego że no, cząsteczki poruszają się zupełnie chaotycznie w tym zbiorniku i średnio uderzają z każdej strony w taki sześcian w ten sam sposób. Z tego samego powodu ten sześcian można sobie tutaj umieścić w dowolny sposób. Za każdym razem ciśnienie mierzone przez krasnoludka, no bo teraz skoro już z każdej strony wiadomo, że ciśnienie będzie takie samo, no to nastąpiła innowacja i zbudowano nowy model tego sześcianu, tylko z jedną ruchomą ścianą, z jednym ruchomym tłokiem i tam usiadł tylko jeden krasnoludek, no a pozostała piątka musiała sobie szukać nowej pracy. Takie jest życie, no ale w ten sposób można wyznaczyć ciśnienie w każdym punkcie tego zbiornika. No i teraz robiliśmy sobie też doświadczenie z półkulami magdeburskimi, które uświadomiło nam, czy uświadomiło ludziom w XVII wieku, to był wielki sukces, wielki przełom naukowy, ten eksperyment Ottona von Guericke. Istnienie ciśnienia atmosferycznego. Wokół nas jest powietrze, które wywiera ciśnienie. Wywiera ciśnienie, tak zdefiniowane, jak żeśmy je zdefiniowali poprzednio, no i to ciśnienie równe jest 10 newtonom na centymetr kwadratowy. Nie są dokładnie jednostki układu SI. Jednostką układu SI jest newton na metr kwadratowy i to się nazywa 1 paskal. 1 newton na metr kwadratowy to jest 1 paskal. Czyta się i pisze to po prostu paskal, tak w spolszczony sposób. Natomiast pochodzi to, czy honoruje nazwa tej jednostki paskala francuskiego matematyka, fizyka, inżyniera i wynalazcę, też osobę oświecenia jak najbardziej. Tutaj macie link do artykułu w Wikipedii na jego temat. No i to, że newton na metr kwadratowy można, to jest 1 paskal, to można łatwo zapamiętać, bo jest taki żart, może nie najśmieszniejszy, no ale o tym, że na przykład Newton Pascal i Francis Bacon, Francis Bacon to jest wybitny filozof epoki oświecenia, który
jakby no sformalizował tę myśl, że poznanie przyrody, poznanie świata odbywa się w dialogu z przyrodą za pomocą doświadczeń i obserwacji. No więc Newton, Pascal i Bacon bawili się w chowanego i Bacon liczy do 10, a tymczasem Newton nie schował się, tylko stanął obok, wyjął z kieszeni kredę, narysował kwadrat obok 1 metra i stanął w środku. No i Bacon odwraca się, patrzy, widzi Newtona i mu nie bardzo wiadomo, dlaczego Newton się nie schował, no ale odwraca się i klepie tam, 1, 2, 3 Newton. A Newton na to: ja nie jestem Newton, ja jestem Pascal. Popatrzcie z mojej litery, no bo to jednostka Newton na 1 m². Newton narysował tutaj kwadrat obok 1 metra i stanął w środku, czyli był Newtonem na 1 m², czyli Pascalem. To ciśnienie atmosferyczne rzędu 10 newtonów na centymetr kwadratowy to jest dość dużo, bo 10 newtonów to jest waga 1 kg. No na przykład cukru, mąki, możecie wziąć do ręki sobie ten kilogram cukru i zobaczyć, ile to jest. I na każdy centymetr kwadratowy naszego ciała działa takie ciśnienie. No, mamy bardzo dużo tych centymetrów kwadratowych, więc jest oczywiście pytanie, dlaczego to nas nie miażdży? No i zastanawialiśmy się nad tym na lekcji, przypomnijcie sobie. Mam nadzieję, że macie to pięknie zapisane w notatkach. No to teraz jeszcze jeden temat, mianowicie jak dokładnie trzeba na to patrzeć, bo zwróćcie uwagę, że powietrze jest wszędzie wokół nas. No w związku z tym, jeśli mam butelkę i w tej butelce jest powietrze, odkręcę korek, zakręcę za chwilę, w tej butelce jest powietrze, to w środku butelki jest powietrze, na zewnątrz jest powietrze, powietrze w środku ma ciśnienie atmosferyczne, jest pod ciśnieniem atmosferycznym, jak to się mówi, powietrze na zewnątrz butelki wokół też jest pod ciśnieniem atmosferycznym, no i siły, które działają na ścianę butelki z powodu tego, że cząsteczki powietrza uderzają z jednej i z drugiej strony, no wzajemnie się równoważą, bo w środku ciśnienie jest atmosferyczne i na zewnątrz jest ciśnienie atmosferyczne. W związku z tym ten rysunek, tą definicję ciśnienia powinienem raczej narysować tak, bo jeżeli mamy taki typowy zbiornik, no on nie jest w próżni, tak? On nie jest w próżni, no i mamy sobie nad tłokiem ciśnienie atmosferyczne, powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym i jeżeli tłok się nie rusza, jest w równowadze, no to znaczy, że pod tłokiem też ciśnienie tego gazu jest, ciśnienie powietrza jest, równa się ciśnieniu atmosferycznemu. Narysowałem powietrze i wyżej i niżej. No i teraz, jeżeli zaczniemy ten tłok, jeżeli zaczniemy ściskać ten zbiornik, czyli przesuwać ten tłok niżej, no to okaże się, że powietrze w zbiorniku pod tym tłokiem, mówimy, sprężyło się, wywiera, czy myśmy sprężyli to powietrze, wywiera teraz ciśnienie, które nam przeszkadza ten tłok posuwać dalej w dół. No więc można, jeżeli działamy siłą F w dół i pole powierzchni tego tłoka wynosi S, równa się S, no to to dodatkowe ciśnienie, nadwyżka tego ciśnienia, przyrost ciśnienia wewnątrz zbiornika, no równy jest F do S. Jeżeli nie naciskaliśmy, to na górze było ciśnienie atmosferyczne i w zbiorniku było ciśnienie atmosferyczne. Nad tłokiem było powietrze i pod tłokiem było powietrze pod tym samym ciśnieniem. Kiedy zaczęliśmy naciskać, w zbiorniku powstało ciśnienie, wzrosło. Ciśnienie wzrosło, no i ten przyrost ciśnienia był równy ilorazowi siły, którą naciskaliśmy prostopadle do tłoka i pola powierzchni tego tłoka. No i to jest ważne, dlatego że trzeba zawsze pamiętać, że wokół nas, wewnątrz nas, wszędzie jest powietrze, tak? Więc kiedy mówimy o ciśnieniu, najczęściej mamy na myśli przyrost ciśnienia albo spadek, ale nie absolutną wartość. Trzeba zawsze się nad tym zastanowić. No i teraz praca domowa. Praca domowa polegała na tym, jedna z dwóch prac domowych, czy z dwóch tematów tej notatki, żeby opisać doświadczenie, które zrobiliśmy z, czy obliczenia, które zrobiliśmy z tą pokrywką,
którą jak się położyło na gładkiej powierzchni, to nie można było jej oderwać. No bo pytanie jest takie, okej, no to jest jakby ta odrysowana pokrywka, nie w skali, ja tego nie odrysowywałem, po prostu narysowałem kółko na papierze milimetrowym. No papier milimetrowy ma tę własność, że podzielony jest tutaj na takie duże kwadraty i te duże kwadraty, ponieważ mają bok równy 1 cm, to mają pole powierzchni równe 1 cm2. No i zadanie polegało na tym, żeby policzyć przynajmniej te kwadraty, bo my jeszcze pola koła policzyć nie umiemy, ale możemy policzyć przynajmniej te kwadraty, które mieszczą się w całości wewnątrz tego obramowania, tego odrysowanej, tej odrysowanej koła, które jest odrysowaniem pokrywki, tej silikonowej pokrywki. No i okazało się, że niektórym z nas wyszło 74, innym 80, komuś wyszło 82. To około 80 cm2, nie licząc tych fragmentów, które tutaj takie połówki są, tak? Albo niepełne kwadraty. Więc jeżeli na 1 cm2 działa siła 10 N, to na te 75 albo 80 cm2, nie licząc tych kratek, tych kwadracików na obrzeżu tego koła, w pobliżu obwodu tego koła, działa siła tam 750 albo 800 N, a to jest waga mężczyzny ważącego 75 albo 80 kg. No i więc taka jest, z takim ciśnieniem powietrze pcha w dół, naciska na prze, mówi się to, parcie jest prze na tę pokrywkę leżącą na stole. No teraz jest oczywiście pytanie, co jest pod spodem, tak? Gdyby pod spodem na pewno nie było powietrza, no to byłaby siła, z jaką ciśnienie zewnętrzne, ciśnienie atmosferyczne działa na tę pokrywkę. No oczywiście może być tak, że tam są, to nie jest idealnie równa powierzchnia, stół też nie jest idealnie równy, więc tam mogą być maleńkie kieszonki, w których pozostaje jeszcze powietrze. No tyle tylko, że te kieszonki są naprawdę nieduże i choć tam ciśnienie powietrza w tych kieszonkach jest też, to jest też równe ciśnieniu atmosferycznemu, to pole powierzchni jest bardzo niewielkie. A pamiętacie, że siła, z jaką działa ciśnienie, jest równa iloczynowi ciśnienia i pola powierzchni. No więc od góry mamy to ciśnienie razy atmosferyczne razy te 80 cm, a od dołu jakieś bardzo, bardzo nieduże pole powierzchni. No więc to tłumaczy, dlaczego tak trudno jest, w szczególności jedną ręką, ale i dwoma rękami, podnieść tą pokrywkę. Dlatego, że no, trzeba jakby podnieść mniej więcej do góry dorosłego mężczyznę. No to żaden z nas tak po prostu palcami zrobić nie umie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to troszeczkę wyjaśnia, o co chodzi.